Zachorowałem na cukrzycę typu drugiego. Miałem nadciśnienie, brałem leki, brałem insulinę. W wieku 32 lat mój wiek metaboliczny wynosił 82 lata. Pewnego dnia przyszedł taki rozum do głowy, że nie, muszę coś z tobą zrobić. I mówię, jadę na siłownię, wykupuję karnet. I tak się stało. Pamiętam ten dzień jak dziś. Siłownia była na drugim piętrze. Trzeba było pokonać schody. I uwierzcie mi, wchodząc na tą siłownię, nie umiałem złapać oddechu. Pani z recepcji pytała mnie 10 razy, co mnie tu sprowadza, czy może mi pomóc, może wody. To dopiero dostałem taki strzał. Poczułem się brzydko, jakby ktoś mnie uderzył w policzek. Jak odpocząłem, wykupiłem karnet i wykupiłem 10 godzin z trenerem personalnym. I tak się zaczęło. Po tych godzinach zacząłem sam trenować. No i udało się. Tomasz ma wspaniałą i wspierającą rodzinę, która będzie mu kibicować podczas pierwszego spotkania z chirurgiem plastycznym. Mężczyzna nie jest pewny, czy będzie można zrobić coś z fałdami skóry na brzuchu, które pozostały po jego otyłości. Porozmawia o tym z dr Margaretą Budner. Dzień dobry, pan Tomek. Dzień dobry, miło mi, Margareta Budner. Zapraszam pana do gabinetu. Z jakim problemem pan się do mnie zgłasza? Z problemem skóry na brzuchu. Jestem trenerem personalnym, no i po prostu to mi przeszkadza w życiu codziennym. A od początku pan pracował jako trener personalny? Nie, prowadziłem własną działalność gospodarczą, goniłem za pracą, nie miałem czasu dla siebie i po prostu no wyszło jak wyszło. Czyli dwa lata temu postanowił pan zmienić zawód, styl życia, schudnąć i stać się innym człowiekiem, tak? Super. Bardzo fajny pomysł. Start! Podczas treningów Tomek stara się przekazać ćwiczącym, że największe znaczenie w walce z nadwagą ma motywacja i wsparcie psychiczne. Dzisiaj sam trenuję, mam około 50 osób pod sobą i stworzyliśmy taką drużynę. Drużyna się nazywa Fit Dzik Team, bo moja ksywka, wszyscy na mnie dzik mówili i tak zostało Fit Dzik. Mężczyźni, których trenuję, to dziki, a kobiety sarenki. I razem tak jesteśmy zwierzętami lasu. Pracuj brzuchem, aż nie tak mocno. Brzuszek, patrz przed siebie. W miejscowości mówią na mnie trener mamusiek, bo bardzo dużo kobiet mam pod sobą. Dalej, więc nie przyszłyście sobie poodpoczywać. Dlaczego mamuśki, dlaczego kobiety? Bo potrafię je zmotywować do działania. Ja jestem takim psychologiem ich. Ja je wysłucham, dam dobrą radę. One wychodzą z tego treningu szczęśliwe. One są tak naładowane pozytywną energią, że wracają z treningu i mówią, cały dom posprzątają. Nie ratuj ciała w jednym miejscu. Bardzo dobrze. W ten sposób. Trener Tomek jest dla mnie w porządku, motywuje. Przede wszystkim nie robi tak, że daje dietę i rób sobie z nią co chcesz. Tylko interesuje się, na przykład jak ci idzie, czy waga spada, czy w centymetrach schodzi. Dobrze, Karina, bardzo dobrze ci to wychodzi. Człowiek chce dążyć do celu swojego i z Tomkiem wie, że da radę, bo Tomek dał i człowiek też wie, że potrafi.